Zapraszam Państwa do zajmowania miejsc. Zaczynamy zgodnie z obietnicą drugą część naszej dyskusji. Porozmawiamy trochę o tym właśnie, czy reformy Jegora Gajdara mogły się powieść, no i jaka jest obecnie sytuacja ekonomiczna Rosji, a także jakie konsekwencje dla tego są także dla naszego kraju, dla Polski. Proszę Państwa, trawestując trochę słowa dyrektora Sławomira Dębskiego, ja mogę Państwu zaproponować, żebyście też zamknęli oczy, ale wyobrazili sobie może nie 36-letniego Jegora Gajdara, ale wyobrazili sobie, że jego reformy się udały. W którym miejscu jest dzisiaj Rosja? W jakim miejscu jest Europa? Oczywiście to jest political fiction, no bo wiemy, że historia potoczyła się zupełnie inaczej. O tym właśnie, czy mogła się potoczyć no, tak, jakby Jegora Gajdara reformy się sprawdziły, będziemy rozmawiać. Moimi i Państwa gośćmi są znakomici ekonomiści. Profesor Jewgenij Gontmacher, w latach 90. wiceminister polityki społecznej. Obecnie zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych, profesor Dmitrij Trawin, dziekan Wydziału Ekonomicznego, dyrektor Centrum Badań Modernizacyjnych na Uniwersytecie Europejskim w Sankt Petersburgu, to ze strony rosyjskiej, a ze strony polskiej profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club, były wiceminister finansów, były doradca także Jegora Gajdara, i Rafał Antczak, wiceprezes firmy Deloitte Business Consulting. To ja proponuję w takim razie na początku, żeby każdy z panów właśnie odpowiedział na takie pytanie, czy tak naprawdę te reformy Gajdara mogły się powieść, czy ten determinizm historyczny był taki, że to właściwie się wszystko musiało skończyć tak, jak się zakończyło. No i jak w tej chwili wygląda sytuacja w Rosji? Proponuję najpierw profesor Gontmacher. Dziękuję bardzo. Ja będę rozmawiać po rosyjsku. Ja będę mówić po rosyjsku. Pytanie jest dosyć skomplikowane. Myślę, że te reformy miały szansę na powodzenie, które zaczynał Gajdar i Jelcyn. W tym czasie sytuacja wyglądała tak, że zespół Gajdara miał za zadanie przeprowadzić reformy gospodarcze, a Jelcyn i jego zespół miał politycznie to zmienić i wprowadzić polityczne reformy. Obydwa te kierunki były dać nowy kierunek w Rosji. Jakbyśmy teraz zamknęli oczy i wyobrazili sobie, co by było, gdyby się udało. Ale to się niestety nie udało, bo w pierwszej części mówiliśmy, że Gajdar jednak poszedł w stronę polityki, organizował partię polityczną. No i on to robił, ja z nim miałbym kontakt. On chciał to tym zabezpieczyć reformy, które ich już zrobił. On nie za bardzo się znajdował w tej roli polityka. Raczej był reformatorem, ekonomistą. Ale musiał stać się politykiem ze względu na ochronę tych osiągnięć, swoich reform ekonomicznych. Ale niestety jeszcze w 93 roku, owszem, partia Gajdara weszła do Dumy, ale Żyrinowski wygrał te
wybory i dostaną więcej głosów. Także ja sądzę, że polityczne reformy w latach 90. w Rosji się nie udały i teraz widzimy dopiero skutki tego, że się to nie udało. Mamy podstawowe jak gdyby atrybuty ekonomii rynkowej. Możemy założyć, że jest to ekonomia rynkowa, gospodarka rynkowa w Rosji, ale to oczywiście, jeżeli chodzi o polityczny system, nie jest za bardzo demokratyczny i nie, mało jest demokratyczny. I teraz mamy taką samą sytuację jak w 90-tych latach, kiedy polityka hamuje ekonomiczne transformacje, ekonomiczne reformy. Także jeżeli chodzi o wtedy, w latach 90. udało się sytuację wygrać w ten sposób, że część reform ekonomicznych się udało przeprowadzić, a teraz właśnie jest sytuacja podobna, z tym, że oprócz reform ekonomicznych trzeba przeprowadzać reformy polityczne, które wtedy się nie udało zrobić w latach 90. i jeżeli się to uda, to będzie dobrze, bo to jest podstawowy warunek. Też trochę o ten determinizm historyczny i też o to, czy w którym miejscu dzisiaj jest Rosja. Panie profesorze, może tam jest mikrofon, proszę zobaczyć. Dzień dobry panie. Dobry dzień. Obserwacji historycznej jako członek zespołu Gajdara. Oczywiście Rosja w roku 91, jesienią 91 roku bardzo się różniła od Polski i początkowe cele reformy nie zostały zrealizowane. I dobrze byłoby zauważyć, dlaczego tak się stało. Oczywiście te podstawowe, pierwsze jak gdyby cel, ten, o którym mówił profesor Balcerowicz, liberalizacja, miało miejsce. Ale zauważmy, że bardzo wysoka inflacja miała miejsce przez jakieś 3 lata po wprowadzeniu programu Gajdara. W Polsce ta inflacja była silnie obniżana. W tych pierwszych latach mieliśmy bardzo duży deficyt sektora finansów publicznych. W pierwszym roku nawet? Niezwykle wysoki. W Polsce w pierwszym roku ten deficyt był zerowy. W Polsce udało się wprowadzić kurs wymienny stały, obowiązywał przez kilkanaście miesięcy. W Rosji okazało się to niemożliwe. Jeszcze zanim Gajdar został wicepremierem, zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, jaki powinien być kurs rubla. I doszliśmy do wniosku po analizie, że to powinno być około 30 rubli za dolar. Gajdarowi się wydawało, zanim został ministrem finansów, że to jest możliwe. Chodziło o realizację coś w rodzaju planu Balcerowicza. I ja tam byłem w dużym stopniu jako ktoś, kto mu obmówił, co robiliśmy w Polsce. Tym był zainteresowany. Wkrótce okazało się, że wprowadzenie planu Balcerowicza w Moskwie, w Rosji jest po prostu niemożliwe. I jedną z przyczyn właśnie dotyczyła rezerw walutowych Rosji. Okazało się, że w ostatnich latach rządu Gorbaczowa praktycznie zniknęły rezerwy walutowe Rosji. I że wprowadzenie sztywnego kursu rubla stało się niemożliwe.
że trzeba było wprowadzić kurs płynny. I zmiana wartości kursu dolara z końca 91 na początek 92 była dramatyczna. Zmniejszenie wartości, znaczy zwiększenie ceny dolara blisko stukrotne. Oczywiście efekt tego na inflację był niesłychany. Ceny w samym styczniu 92 wzrosły o 250%. W Polsce inflacja potem spadała, w Rosji ta inflacja utrzymywała się przez szereg lat na bardzo wysokim poziomie. Częściowo dlatego, że bank centralny nie był pod kontrolą rządu. Że nie było współpracy między rządem i parlamentem. A więc na szczytach władzy mieliśmy właściwie brak współpracy. Rząd Gajdara opierał się praktycznie wyłącznie na autorytecie prezydenta Jelcyna. A program był wprowadzony poprzez dekrety. Więc to oczywiście miało konsekwencje. Prawda? Taka ogromna dewaluacja rubla spowodowała, że pewna część gospodarki, ta zależna od importu, praktycznie zniknęła z powierzchni, gdyby nie dopłaty. Bo ci, którzy przedsiębiorstwa, które musiały importować jakieś surowce, płaciły tak duże, że bankrutowałyby. Trzeba było dopłacać. Gajdar się zgodził na takie dopłaty, ale to oznaczało właśnie eksplozję deficytu budżetowego. W pierwszym roku do około 20% dochodu narodowego. Prawda? Więc jeden z najwyższych deficytów w okresie transformacji. I to oczywiście nie było coś, co było zamierzone. To była konsekwencja tego zastanej sytuacji. W innym obszarze prywatyzacji mieliśmy też duży problem. Prawda, okazało się, że właściwie prywatyzacja taka stopniowa i rzetelna też nie jest bardzo prawdopodobna, więc rząd Rosji zgodził się, wprowadził prywatyzację kuponową, która miała określone konsekwencje negatywne. Prowadziła do oligarchizacji. I w Polsce tego oczywiście nie było. W Polsce prywatyzacja była bardziej taka sensowna. Gajdar miał też problem z tym, jak kontrolować płace. W Polsce wprowadziliśmy specjalny podatek od przyrostu płac. Ja tłumaczyłem Gajdarowi, że być może coś takiego jest potrzebne, bo bez tego będzie problem. Bo jeżeli tylko będziemy kontrolować płace poprzez politykę monetarną, no to wtedy może być eksplozja płac z dalszymi konsekwencjami. Ale on powiedział, my nie kontrolujemy sytuacji w przedsiębiorstwach. One są gdzieś daleko. My kontrolujemy tylko sytuację w Moskwie. Więc powiedzieliśmy ludziom, i to była decyzja Jelcyna, liberalizujemy ceny, a jeżeli liberalizujemy ceny, to naród będzie nam żądał, żeby także liberalizować płace. Nie możemy kontrolować wzrostu płac. No więc to była kolejna rozbieżność, odmienność programu Gajdara Jelcyna od programu Balcerowicza. Prawda? Więc te podstawowe cele programu Balcerowicza zostały stosunkowo szybko zrealizowane. W dużym stopniu zrealizowane. Natomiast w Rosji to się okazało po prostu niemożliwe. Także z innego powodu, takiego prostego, o którym Państwo dobrze wiedzą, mianowicie, że w Rosji był ogromny przemysł obronny. W pierwszym roku, w pierwszym budżecie Gajdara, jak go pytałem, to ile ty przeznaczasz teraz pieniędzy na obronę, na wydatki? On mi mówi o 60% mniej niż rok przedtem. 60% mniejsze wydatki obronne na zakup broni i tak dalej. No konsekwencje tego dla bardzo rozbudowanego przemysłu obronnego ogromne. Prawda? Więc silne spadki produkcji, ogromna inflacja, to były te pierwsze efekty tej realizacji programu Gajdara. Nieuniknione.
tej sytuacji. Więc to, co w Polsce się zdarzyło wkrótce i ku naszemu, to była niespodzianka dla nas wszystkich, mianowicie bardzo szybki wzrost nowego sektora prywatnego, nie miało miejsca w Rosji. Tu w Polsce ten nowy sektor prywatny zaczął oferować miejsca pracy i bezrobocie, które wzrastało stosunkowo szybko, początkowo przez kilka lat, później zaczęło maleć i Polska była pierwszym krajem spośród tych, które dokonywały transformacji, gdzie rozpoczął się wzrost gospodarczy, bo już po 2 latach rozpoczął się ten wzrost. Recesja była stosunkowo płytka, a wzrost gospodarczy stosunkowo szybki. I w ostatnich 25 latach dosyć bardzo taki wzbudzający, jak najlepsze oceny i polskie, i zagraniczne. Może nie wszystkie polskie, ale w każdym razie. Natomiast w Rosji oczywiście mamy nadal duży problem. I tutaj już chciałbym nawiązać do tego pytania. Co dalej, prawda? No, bo tu mamy problem taki, że gospodarka rosyjska jest dalej podporządkowana pewnym celom takim strategicznym. Jednym z ważniejszych jest to, żeby utrzymać ten status mocarstwa czy supermocarstwa. A więc w dalszym ciągu wydatki wojskowe odgrywają bardzo dużą rolę. Przemysł obronny, bardzo rozbudowany za czasów komunistycznych, dużo bardziej niż w Polsce czy w innych krajach, w dalszym ciągu odgrywa dużą rolę. I budżet jest do pewnego stopnia temu podporządkowany. Z drugiej strony właśnie ten sektor prywatny, ten nowy sektor prywatny jest dalej słaby. Jeżeli na to się nałoży negatywny efekt wysokich cen energii, tak zwana ta choroba holenderska, no to wtedy tu właśnie mamy ten problem. Prawda, że przez ostatnie 10 lat były środki na finansowanie wydatków wojskowych, natomiast wysoki kurs rubla utrudniał powstawanie nowego sektora prywatnego. Prawda? I teraz mamy nową sytuację, bo mamy kryzys w obszarze energetycznym, spadek cen energii, wzrost bezrobocia. I w związku z tym jest jakaś szansa dla sektora innego, nie energetycznego. Ale oczywiście w międzyczasie oznacza to jak gdyby kolejną fazę recesji. Te zmiany w strukturze gospodarki nie zaszły tak głęboko, jak powinny. W dalszym ciągu ważna rola sektora energetycznego i obronnego się utrzymuje. Więc po tylu latach, prawda? Więc to jest coś, co jest tym takim brzemieniem, co jest ciężarem, co utrudnia reformy i utrudnia te zmiany w kierunku takiej nowoczesnej gospodarki rynkowej. W dalszym ciągu Rosja, jak wiemy, bardzo mało eksportuje innych rzeczy niż broń i energię. Nie jest niekonkurencyjna. No i to jest jak gdyby kontynuacja w gruncie rzeczy tego, co było przed wprowadzeniem programu Gajdara. Panie profesorze, o dzisiejszej Rosji, o dzisiejszej rosyjskiej ekonomii jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy jeszcze właśnie na chwilę do tego, co pan mówił wcześniej, o tym, jak wiele były tych czynników, które powodowały, że te reformy Gajdara, no praktycznie, na tyle, tak jak ja zrozumiałem, no, właściwie nie miały prawa się udać. Przede wszystkim ten brak takiego determinizmu politycznego do końca. I pytanie do pana profesora Trawina właśnie, czy to jest w związku z tym tak, że no te w ogóle nie możemy mówić o możliwości przeprowadzenia tego typu reform właśnie w Rosji, bo ta gospodarka po pierwsze działa zupełnie inaczej, tak jak mówił profesor Gomułka, niż na przykład w Polsce, a po drugie koszty społeczne są no, nie do oszacowania. No, czy... Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto zdecyduje się takie koszty społeczne płacić.
Очень хороший вопрос, но, как ни странно, я вообще-то оптимист относительно реформ в России и относительно того, что сделал Гайдар, относительно итогов реформ Гайдара. Вот я специально налил воду в этот стаканчик. Вот как сказать, этот стакан наполовину полный или наполовину пустой? Это основная дискуссия между российскими интеллектуалами относительно итогов реформ Гайдара. Многие говорят, что стакан наполовину пустой, то есть Гайдар должен был бы сделать гораздо больше. А я считаю, что этот стакан наполовину полный. Гайдар сделал очень много. И другой на его месте, возможно, не справился бы с этой задачей. Я, хотя на 5 лет моложе Гайдара, но я очень хорошо помню Советский Союз, причем не только перестройку, а и то, что было до прихода Горбачева. Знаете, многие люди моего поколения, наверное, большинство людей моего поколения считали, что нам придется всю жизнь прожить вот в этом Брежневском Советском Союзе. С пустыми прилавками, с невозможностью выехать даже в Польшу. И с клапами, не могliśmy marzyć w ogóle wyjechać za granicę, no. Od czasu do czasu do Polski nam się udawało. I nie będziemy mieli żadnej literatury ekonomicznej, światowej, o światowej ekonomii, o historii. I w związku z tym, że dzięki tym zmianom, które były również przez Gajdara przeprowadzone, zaczęło się to zmieniać. Przez 25 lat jest coraz więcej ludzi, którzy doceniają to, co zrobił Gajdar i dla Rosji i cenią to dość wysoko. Były takie okresy cofania się po przeprowadzeniu reform, ale nigdy nie były one zupełnie zlikwidowane. Były to reforma imperatora Aleksandra II, odmiana krepostnego prawa, 1861 rok. Через 20 лет после этой реформы император был убит, и его сын Александр III осуществил откат назад. Но никому тогда даже в голову не приходило, что можно снова ввести крепостное право. Россия немножко отошла назад, но она не вернулась в старое дореформенное состояние. Похожая ситуация была в 50-е и 60-е годы, когда были преобразования Хрущева, эпоха оттепели. После Хрущева Брежнев многое вернул из того, что было до Хрущева, но не вернулся ГУЛАГ, не вернулись массовые сталинские репрессии. Даже Юрий Андропов, у которого не очень хорошая репутация из-за того, что он долгое время возглавлял Комитет государственной безопасности, даже Юрий Андропов не пытался вернуть репрессии сталинского типа. Его репрессии были все-таки значительно умеренее. И сейчас, хотя в России плохая экономическая ситуация, и, конечно, Россия плохо управляется в настоящий момент нынешним правительством, Россия все-таки не возвращается в дореформенные годы. То, что сделал Гайдар, у народа уже отнять нельзя. Это важное достижение. И мне кажется, что Гайдар очень много сделал в той сложной ситуации, в которой он оказался. Уже говорилось, что в России был огромный военно-промышленный комплекс, и перестраивать такой военно-промышленный комплекс было бы трудно любому реформатору. Но я к этому добавлю еще 2-3 момента, о которых говорят гораздо реже, но в России об этом помнят. В России множество маленьких городов с одним-двумя предприятиями. Часто это города, которые находятся в Сибири или за полярным кругом. И когда Гайдар стал премьер-министром, он столкнулся с проблемой, что многие предприятия в этих городах неэффективны.
это может быть военные предприятия или предприятия, сотрудничающие с военно-промышленным комплексом. Они вообще-то не должны были существовать. Но их нельзя было бросить на произвол судьбы, нельзя было просто сказать, у нас рынок, пусть как хотят, так и выживают. Потому что за полярным кругом эти города не могли выжить, если так или иначе их не поддержать хотя бы немножко. Это дополнительное бремя, которое легло на правительство Гайдара. У нас было много абсолютно неэффективных предприятий в тех отраслях, которые, казалось бы, должны работать хорошо. У нас производилось очень много сельскохозяйственной техники, которая была абсолютно неконкурентоспособна, никому не нужна. Эти предприятия тоже надо было как-то реформировать. И, знаете, я по-настоящему понял то бремя, которое легло на Егора Тимуровича Гайдара, где-то в середине нулевых годов, когда он при мне отвечал на довольно сложный вопрос. Я не всю жизнь работал в университете, тогда я был редактором небольшой петербургской аналитической газеты. И Егор Гайдар к нам приехал, это была встреча с коллективом газеты, нас за столом сидело человек 6-7. И мой коллега, довольно радикальный российский журналист, задал Гайдару вопрос. А зачем вы поддерживаете вот этот вот политический режим, который сегодня существует в России? Это где-то середина нулевых годов, я напоминаю. Это антидемократический режим, а вы пытаетесь давать ему советы, как улучшить положение дел в экономике. Не лучше ли будет, спросил этот журналист, не помогать этому режиму? Пусть он рухнет, тогда начнутся новые реформы. Я задумался, а что ответит Гайдар? Очень сложный вопрос. Гайдар сказал так. Знаете, я был премьер-министром в стране с ядерным оружием в очень тяжелый момент, когда многим людям становилось хуже жить. И я понимаю, что такое обнищание в стране с ядерным оружием. Это страшная угроза. Поэтому я стремлюсь давать советы, поддерживать даже такое правительство в надежде, что у нас не будет ситуации, при которой мы можем действительно оказаться в состоянии катастроф, в состоянии гражданской войны. Żeby dobrze było, im gorzej, tym lepiej. Nie wychodziłem z takiego założenia. Gajdar był bardzo takim człowiekiem odpowiedzialnym, politykiem odpowiedzialnym i wiedział, że można zrobić, że trzeba zrobić to, co jest możliwe w danej sytuacji. I dzisiaj oczywiście kadra kierownicza w Rosji jest o wiele lepiej wykształcona i znająca zasady ekonomii, ale nie za bardzo czują, jak można działać na korzyść kraju, państwa. Churchill mówił, że polityk myśli o najbliższych, o wyborach, a ekonomista myśli o przyszłości. Więc właśnie to jest taka zasada. To, co było możliwe, tak jak rozumiem, o czym mówił profesor Trawin, to pytanie w takim razie do prezesa Antczaka, czy pana zdaniem rzeczywiście szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Jak pan ocenia to, co stało się w Rosji w latach 90. Dziękuję za zaproszenie. Ja mam tę przyjemność, że byłem chyba pierwszym ekonomistą mojego pokolenia, który się znalazł w Rosji w Centrum Ekonomicznych Decydowani Igora Gajdara na wiosnę 94 roku. I mój pierwszy pracodawca, profesor Paweł Dąbrowski, postawił mi przed zadaniem, żeby wykonał małą taką analityczną pracę dotyczącą handlu zagranicznego Rosji. I to było o tyle ciekawe, że ta analiza tego handlu zagranicznego, czyli liberalizacja, czy braku liberalizacji handlu zagranicznego, jest chyba jedną z przyczyn, jedną z tego ciągu zdarzeń, który miał nastąpić w kolejnych latach. Dlatego, że
W Polsce, jak Państwo pamiętają, ta liberalizacja handlu wewnętrznego i zagranicznego odbyła się bardzo szybko. Upadek RWPG jeszcze dodatkowo przyspieszył przejście z rubla transferowego na wymianę walutową w walutach wymienianych, zachodnich i przeorientowanie się handlu zagranicznego Polski na zachód, co na kraje zachodnie, co dało potem pewien ciąg zdarzenia w postaci również... Ktoś cenzuruje. W postaci również... W postaci również akcesji do Unii Europejskiej. Natomiast w Rosji liberalizacja handlu zagranicznego się de facto nie odbyła. Natomiast na handlu zagranicznym czy na eksportowaniu pewnych towarów, które nabywano na rynku po cenach dużo niższych od rynkowych, zaczęto zbijać pierwsze fortuny. I te fortuny oligarchów, te pierwsze dziesiątki milionów, setki milionów dolarów zostały zarobione w dużej części na handlu zagranicznym, a potem ten majątek zaczęto legalizować w postaci procesu właśnie tej voucherowej czy kuponowej prywatyzacji, o której profesor Gomułka wspomniał, czy inaczej mówiąc przejmować aktywa państwowe za niewielką część ich faktycznej wartości i to kupował przy całej zgodzie politycznej kapitał krajowy. Więc tu mamy element kapitału krajowego, który miał przejąć aktywa, żeby dla dobra kraju produkować i zatrudniać i gospodarka miała się rozwijać. Polska była dokładnie na przeciwnym biegunie, ponieważ kapitału krajowego na szczęście nie było. Ci, którzy mieli te zasoby w podobnym stopniu jak w Rosji zdobyte, nie za bardzo mogli je zalegalizować w procesie prywatyzacji, bo ona była dużo bardziej transparentna. Odbywała się właśnie przy w pewien sposób jawny, odkryty. Ta prywatyzacja voucherowa czy masowa, jak to w Polsce ją nazwaliśmy, ona była później i miała dużo mniejszy wymiar, bo to było bodajże 200 firm średniej wielkości, które zostały do tego koszyka firm NFI włożone. I w Rosji ta grupa oligarchiczna, która zaczęła się kształtować, zaczęła bardzo silnie oddziaływać na polityków i na gospodarkę. I ta grupa, wydaje mi się, w dużej mierze jest u pewnych jednych z przyczyn tego, że losy Rosji potoczyły się tak, jak potoczyły. Żeby znowu jakąś taką analogię historyczną dokonać może głębszą, to dość podobną sytuację mieliśmy w Polsce. Tylko to było 500 lat temu. Dlatego, że nasza ówczesna oligarchia, oligarchia szlachecka, magnaci, dokonywali podobnej ekspansji na wschód w postaci zdobywania ziem, które to służyły uprawie rolnej, które te zboża eksportowano do Europy Zachodniej i my mieliśmy i utrzymywano pańszczyznę. Efekty tego były dramatyczne po tym okresie tak zwanego Złotego Wieku, kiedy po prostu Polska się po pierwsze wdała w konflikty na wschodzie militarne, po drugie miała za mało zasobów i po trzecie stopa zwrotu z tych inwestycji była marna w postaci inwestycji, które dokonywały kraje rozwinięte w XVII czy XVI wieku nawet w przemysł, mówię kraje Europy Zachodniej. Więc w Rosji mieliśmy pewnego rodzaju analogię w tym, że ta grupa oligarchiczna zaczęła to w dość mocnym stopniu jednak oddziaływać na procesy mikroekonomiczne. Niemożność wytworzenia klasy średniej, operowania przez firm, które odnosiły sukcesy, bo te firmy zostały często były przejmowane, albo którym nie umożliwiano takiej działalności. I to jest taka, wydaje mi się, jedna z takich mikroekonomicznych przyczyn, które były zapoczątkowane tym, że Jegorowi Gajderowi nie dano dokonać liberalizacji handlu zagranicznego. Druga przyczyna, która też tutaj pobrzmiewała w głosach moich poprzedników, polegała na tym, że Rosja jednak chciała finansować w jakimś stopniu imperium, które się rozpadało. I to finansowanie odbywało się poprzez politykę fiskalną, czyli inaczej mówiąc deficyt budżetowy i narastanie zadłużenia. I Rosja tutaj swoją drogą miała sytuację dość zbieżną jak Polska, bo Polska z całym szacunkiem dla profesora Balcerowicza, ale nie dokonała reformy wydatków, tylko wzrost gospodarczy na tyle szybko ruszył w 1992 roku, że zaczęły płynąć podatki. I mieliśmy do czynienia z deficytem budżetowym, który średnio był na poziomie 3% PKB, ale nigdy nie mieliśmy nadwyżki budżetowej czy zrównoważonego budżetu. Taki moment był tylko jeden
pierwszej połowie 90 roku, kiedy przycięto rzeczywiście wydatki, znaczy zatrzymano wydatki, które potem niestety w całym roku eksplodowały w drugiej połowie 90 roku i 90 rok się zakończył również deficytem budżetowym. Rosja natomiast chciała to finansować i finansowała. Finansowała polityką fiskalną i co gorsze, finansowała to polityką monetarną, czyli po prostu drukowaniem pieniądza. To, o czym wspomniał też profesor Gomułka, czyli brak kontroli nad bankiem centralnym, no bo bank centralny Rosji był niezależny, powodował, że bank centralny no de facto tymi transferami pieniężnymi wspierał inne kraje. I tutaj niestety się chyba dość negatywnie zasłużyli również pewni doradcy zewnętrzni, czyli instytucje międzynarodowe w postaci na przykład Funduszu Walutowego, który uważał, że należy utrzymać strefę rublową, żeby to się za szybko wszystko w sposób niekontrolowany nie rozpadło. Ale strefa rublowa i rubel wisiał na Rosji, a to doprowadziło potem do sytuacji, że kraje, już, które się uniezależniały od Banku Centralnego Rosji, same drukowały ruble. I w obiegu mieliśmy do czynienia z nawisem pieniężnym, który potem spowodował inflację wysoką w Rosji. No i to wszystko weszło w inną dynamikę zdarzeń, czyli sytuacja nie tak jak w krajach takich sukcesem transformacyjnym jak Polska w pewien sposób płynny się odbywała i podnosiły się gospodarki, tylko Rosja przechodziła taki efekt jojo. Chwilowa poprawa, pogorszenie. Chwilowa poprawa, pogorszenie. I niestety społeczeństwo zmęczyło się. Zmęczyło się i zaczęło wybierać tych, którzy zaczęli proponować proste koncepcje. I te koncepcje no, do dzisiejszego dnia po części są proponowane. Więc ja obawiam się, że znaczy, największą zasługą Jegora Gajdara jest to, że mówiąc językiem korporacyjnym, dokonał pokojowej restrukturyzacji imperium. Imperium, które mogło wywołać wojnę, jeżeli nie światową, to lokalną, a takiej wojny nie wywołało. Miało broń jądrową i ta broń jądrowa była rozproszona. Nie spowodowało to fatalnych konsekwencji. Imperium, które w pewien sposób skoncentrowało się na próbach swojej naprawy, dało możliwość innym krajom, takim jak Polsce i dawnym krajom obozu socjalistycznego, no jednak niepodległości i samodzielności ekonomicznej. I to jest zasługa, która jest wiekopomna. Natomiast prognozy dla Rosji, to ja bym powiedział tak, że to, o czym pisze Jegor Gajdar w swojej książce, wspominając akademików amerykańskich i analityków CIA. Oni wszyscy się pomylili co do tego, co się działo, co się stało w Rosji. Więc dawanie prognoz na temat rozwoju sytuacji w Rosji, ja się nie poważę. Zwrócę uwagę tylko na jedną taką sytuację i też w pewnej paraleli do Polski. My w Polsce często uważamy, że mamy pewnego rodzaju przekleństwo położenia geograficznego między Niemcami i Rosją. No teraz jesteśmy w Unii Europejskiej, która w dużej mierze nas z tego naszego położenia wybawiła, ale Rosja znajduje się obecnie między Unią Europejską a Chinami. I pozycja Rosji, no oczywiście inna skala, inne problemy, ale jest dokładnie w pewien sposób analogiczna. Chiny, które są bardzo drapieżną, agresywną gospodarką, opartą na niskich kosztach pracy i bardzo długoterminowym planowaniu, nie liczącym się absolutnie z żadnymi kosztami. No i Unia Europejska, która można w różny sposób ją krytykować, ale jest dość zaawansowanym tworem gospodarczym, z polityką trochę gorzej. I ten zaawansowany twór gospodarczy wywiera jednak olbrzymią presję na gospodarkę również Rosji. To, że Rosja teraz wpadła w sankcje, no ma niestety fatalne konsekwencje, dlatego że Rosja żadnego transferu technologii nie dostanie. I to będzie rzutowało w długim okresie czasu na prawdopodobnie pewne negatywne zdarzenia. To, co może Rosja zrobić, to tak naprawdę pomóc sobie sama, bo Rosji nikt nie pomoże. Chciałbym, żebyśmy wrócili właśnie do tej oceny sytuacji ekonomicznej Rosji, panie profesorze, no bo jest dużo takich publicystycznych też tez, informacji, że Rosja jest rzeczywiście na skraju bankructwa. Są informacje o tym, że gospodarka rosyjska bardzo się skurczyła. Były doradca prezydenta Putina, Andrzej Ilarionow, twierdzi, że rezerw wystarczy jeszcze na rok, góra na 2 lata. Jak pan to ocenia? Ну, Россия, если смотреть на экономическое развитие, очень оригинальная страна.
Rosja jest dość ciekawym krajem. U nas się nic dwa razy nie mówi. Rosja nie będzie bankrutem, tak jak w 1998 roku. Tego nie będzie. Niestety mamy jeszcze gorszą opcję, kiedy kryzys jest długofalowy i to bym nazwał, użył słowa degradacja gospodarki. Nawet po, według oficjalnych prognoz to jest długofalowa prognoza. Ministerstwo Finansów Rosji twierdzi, że jeżeli bez reform finansowych, ekonomicznych i finansowych, za 15 lat przez najbliższe 15 lat nie będzie wzrostu PKB. Oczywiście nie mówimy o 1-2% wzroście, a większym. Także w 1998 roku pracowałem, byłem członkiem rządu, widziałem to od wewnątrz i rzeczywiście wszystko się rozpadło, ale potem bardzo szybki był wzrost. Także chciałbym przypomnieć, że przy premierze Primakowie był pan Maslyukov, który w 90. Podczas ostatniego kryzysu, no wszystkie, nawet na Łotwie był bardzo duży spadek PKB, a teraz potem jak gdyby był bardzo duży wzrost. Także w Rosji, jeżeli chodzi o wzrost PKB bez strukturalnych zmian w finansowym systemie, nie ma szans na wzrost. Ceny są niskie, ropy i rzeczywiście rezerwy walutowe się kończą. Jeżeli utrzyma się cena 40 dolarów za baryłkę, to już pod koniec przyszłego roku rzeczywiście rezerwy mogą się skończyć. I jeszcze są dodatkowe fundusze rezerwy, ale one nie trzeba brać ich, nie wolno ich brać pod uwagę. Są oczywiście rezerwy w złocie, złota, ale też nie za bardzo ich na razie bierzemy pod uwagę. Mówi się, że w onkologii, że w pierwszym stadium choroby sercowej, krążenia, są objawy są dość łagodne, ale potem mogą być już inne objawy. Także ja oczywiście zgadzam się, że możliwe, będą potrzebne szokowe terapia, szokowa terapia, takie zmiany rewolucyjne. I takim образом вопрос профессору Гамулки. Такие реформы, в ogóle в Росії можливе, ну, бо маємо хіба до чинення в цій хвилі з такими аспіраціями імперіальними з однієї сторони в політиці, а з іншої сторони, ну, хіба нема środków, чи є coraz mniej środków на то, щоб такі аспірації управляти. Ja słucham z zainteresowaniem tego, co mówi pan Putin na temat perspektyw Rosji i tu mam pewne uznanie dla niego, że zauważa, że wysokie ceny energii stworzyły problem. Zauważenie tego przez Putina jest, bym powiedział, ciekawą obserwacją. Świadczy o pewnym takim realizmie. Zauważył, że wysokie ceny energii przez ostatnie 10 lat właśnie hamowały reformy w Rosji. Bo sytuacja była dobra, nie było presji.
No, ale zastanawiam się, jak daleko ten realizm Putina sięga, dlatego że równocześnie mówi, że w zasadzie szczyt kryzysu mamy za sobą. Ta ocena wydaje mi się fundamentalnie błędna. Rząd Rosji wydaje mi się w tej chwili w dalszym ciągu nie docenia, że prawdopodobnie bardzo niskie ceny energii to jest sprawa wielu lat. Mamy coś w rodzaju cyklu takiego, jeśli chodzi o cykl dotyczący cen energii. Mianowicie, że przez jakieś 10 lat ceny są dość wysokie i potem przez około 10 lat są bardzo niskie na skutek dostosowań podaży popytu. I przez ostatnie ileś tam 10 lat właśnie one były wysokie i teraz wchodzimy w dość długi okres, kiedy będą niskie. To nie jest sprawa roku czy dwóch, to jest sprawa wielu lat. I teraz jest pytanie o konsekwencje. No konsekwencje mogą być podobne jak właśnie ileś tam lat temu. To znaczy powinno być znaczne zmniejszenie wydatków na wojsko, znaczne zmniejszenie emerytur, znaczne zmniejszenie płac w sferze budżetowej. Czyli jednym słowem pogorszenie sytuacji społeczeństwa. A więc pewien ciąg wydarzeń, który powinien zmuszać, generować siły wewnętrzne, polityczne do tego, żeby przeprowadzać reformy. No więc, ale wydaje mi się, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej musi być znaczne. Ten kierunek w kierunku pogorszenia musi dojść dużo dalej niż dotąd miało miejsce, żeby wymusić takie reformy i polityczne, i gospodarcze. To samo pytanie do pana profesora Trawina, trochę no nie tylko do ekonomisty, jako do ekonomisty, ale też socjologa i psychologa. Znaczy, jakie mogą być skutki tego, co dzisiaj się dzieje w Rosji? Jakie mogą być też skutki społeczne? Czy takie wymuszenie reform, o którym mówił profesor Gomułka przed chwilą, pana zdaniem jest możliwe? Gomułka, jak wam кажется, возможно это или нет? Zacząłem dzisiaj od tego, że jestem dość dużym optymistą, jeżeli chodzi o kontynuację reform Gajdara, ale teraz powiem, że jestem bardzo pesymistycznie nastawiony do reform dzisiaj. Ja sądzę, że rzeczywiście w Rosja, no, Rosja czeka wiele lat stagnacji i trudno będzie znaleźć przesłanki do wzrostu PKB, ale dobiłbym jeszcze tak, więcej troszeczkę pesymistycznych myśli. Jeżeli jest teza, że jeżeli się gospodarka nie rozwija, to rząd powinien się zastanowić nad reformami, bo inaczej to no, nie zostaną przez naród, przez społeczeństwo wybrani na następną kadencję. Ale niestety w Rosji tak nie jest, tak nie wygląda. Realne dochody ludzi się zmniejszają. Na przykład moja mama, emerytka, coraz więcej widzi mniejszą wartość swojej emerytury, ale jednocześnie Putin ma w dalszym ciągu tą samą popularność i się tego nie zmniejsza. W związku z problemami ekonomicznymi ta popularność Putina się nie zmniejsza. To, co się stało podczas aneksji Krymu, badania socjologiczne
okazało, że to troszeczkę zmniejszyło jego popularność. I to mogłoby pokazywać, że na wyborach w 2018 roku Putin mógłby mieć problemy z powtórzeniem, znaczy z ponownym wyborem. I teraz widać, że wszystkie ostatnie polityczne wydarzenia w dalszym ciągu podtrzymują jego popularność. Także czy Putin będzie chciał być prezydentem reformatorem, kiedy ma w dalszym ciągu taką popularność i wątpię. I to jest taka propo, jeżeli chodzi o, wracając do reform Gajdara i Gorbaczowa, pierestrojki. On był pierwsze reformy polityczne i ekonomiczne Gorbaczowa spowodowało jego spadek jego popularności. W 85, 86 on był bardzo popularny i bardzo go nie lubili w 91. Gajdar zaczął, jego reformy były bardzo ważne, bardzo potrzebne, ale jego rating jego partii, poparcie dla jego partii spadł i tylko w 93 roku podczas wyborów jeszcze miał jakieś poparcie i popularność, a potem już coraz mniejszą. Także socjologicznie politycy zrozumieli, na czym polega ten mechanizm. Jeżeli zaczniesz przeprowadzać reformy, to zyskają na tym twoi następcy, a nie ty. Także moja prognoza jest taka, że chociaż jako prognozy ekonomistów bardzo często się nie sprawdzają, moim zdaniem będziemy długo w Rosji mieli stagnację ekonomiczną, może troszeczkę 1-2% PKB wzrost, może spadek, nie wiadomo co będzie z cenami ropy, ale to szybki wzrost, który się zaczynał w 99, a kończył w 2008, nie wróci i tego nie będzie więcej. Także mam wrażenie, że znowu wracamy do epoki stagnacji Breżniewa. W sklepach dzisiaj w Rosji jest wszystko. Możemy wszędzie jeździć po całym świecie. Książki są dostępne, literatura światowa się tłumaczy na rosyjski, jest w Rosji dostępna, ale tak jak 30 lat temu, tak i teraz nie będzie rozwoju. Tego się obawiam. Bez politycznych zmian nie będzie reform i nie będzie zmian ekonomicznych, gospodarczych. Wizja tego, co jest w tej chwili i tego, co może się zdarzyć, i pytanie do prezesa Antczaka, co to też oznacza dla Polski? Jak my w tym wszystkim powinniśmy się, czy możemy się odnaleźć? Ja też tutaj mam pewnego rodzaju małą zasługę w tym, co się może w kontaktach polsko-rosyjskich ekonomicznych dzieje, że byłem, mając właśnie ten taki ogląd sytuacji w handlu zagranicznym Rosji, a potem też innych krajów, w których pracowałem, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Kyrgyzstanu, wiedziałem, że polskie firmy nie powinny handlować, nie powinny inwestować na wschodzie. Z tej prostej przyczyny, że po prostu ich nie stać na to.
Nie stać na ponoszenie tego ryzyka handlowego i zresztą kilka takich analiz, czy nawet całkiem dużą ilość analiz w różnych, dla różnych firm wykonywaliśmy jeszcze w początkach lat 90., bo niektóre banki w Polsce wtedy przyglądały się Rosji i Ukrainie i na szczęście polskie firmy no, nie popełniły tego błędu, bo gdyby popełniły, to może dużo część z nich by nie było. Dlaczego kraje zachodnie były w innej sytuacji, sytuacja ich firm pozwalała na podejmowanie pewnego rodzaju ryzyka inwestycyjnego. W Polsce po prostu te firmy nasze są za słabe, żeby takie ryzyko podejmować. A jeszcze łudzić się, czy mieć nadzieję, że jakiś polski rząd będzie gwarantował te inwestycje, to już jest ostatnia rzecz, którą chyba powinniśmy chcieć realizować. I w związku z tym, kiedy wprowadzono sankcje wycelowane w polskie rolnictwo, które to wydawało się wrażliwe na jednak właśnie ten kontakty ze wschodem, czy z Rosją, ale też innymi krajami Unii Gospodarczej, okazało się, że efekt jest żaden. Dlatego, że ci przedsiębiorcy rolni, którzy jednak nawet mieli dużą część swojej produkcji na rynek wschodni, to się dość szybko przenieśli na rynek zachodni, bo polska żywność się bardzo dobrze sprzedaje. Jest właśnie dwucyfrowa dynamika eksportu polskiej żywności od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, więc nie ma problemów ze znalezieniem rynków zbytu. Przedsiębiorcy się też zainteresowali innymi rynkami, typu właśnie Azja czy Indie, które były trudniejsze do spenetrowania, no ale jeżeli trzeba było to zrobić, to nastąpiło. I w związku z tym my, tak naprawdę, jako mówię kraj, jesteśmy w dużej mierze pewnego rodzaju barierą braku kontaktów handlowych, zabezpieczeni od tego, co się będzie działo z gospodarką rosyjską. Bo oczywiście surowce energetyczne możemy, czy musimy kupować i pewnie pewną część będziemy kupować, pewną część dywersyfikujemy i kupujemy gdzie indziej po cenach rynkowych, czasami niższych niż te, które Rosja nam daje, ale to może to jest i dobrze, dlatego że przypomnę, że Rosja cenami surowców energetycznych również podtrzymywała wpływy w krajach dawnego Związku Radzieckiego, próbując właśnie finansować, a kraje, które się oddzieliły, chociażby kraje Republiki Nadbałtyckie, wszystkie trzy kraje na samym początku po uzyskaniu niepodległości bardzo szybko dostały właśnie zaporowe ceny surowców energetycznych i się zrestrukturyzowały bardzo szybko. Więc Polska też jest tym krajem, gdzie jak wiemy Rosja sprzedaje gaz po jednej z najwyższych cen. No i to polskiej gospodarce specjalnie nie szkodzi, dlatego że ona się w związku z tym szuka efektywności energetycznych. Więc my jesteśmy akurat tutaj w pewien sposób wydaje mi się bardzo dobrze chronieni i już nie popełnimy tego błędu, nawet jak te firmy polskie są większe, że będą wchodziły na wschód, bo one już wiedzą, czym to ryzyko obecnie pachnie. Ja byłem też przeciwnikiem i udało mi się jedną inwestycję dużo większą zablokować pewnego sektora finansowego, który chciał, czy proponowali amerykańscy bankierzy w 2008 roku, i były takie przymiarki do tej inwestycji. Ja powiedziałem, że absolutnie nie, bo ryzyko polityczne jest za duże i w związku z tym nikt tego ryzyka nie oszacuje. No i to potem, kiedy kryzys nastąpił, to okazało się, że tą firmę można było kupić dużo taniej, a w ogóle lepiej było jej nie kupować. Natomiast mówiąc jeszcze w pewnym sensie o tym, co zostało już powiedziane, jak Rosja może wpłynąć na to, na swoje otoczenie, kiedy dozna pewnego rodzaju szoku ekonomicznego, to ja jednak wolałbym, żeby Rosja nie była doprowadzona do tej sytuacji takiego kryzysu, czy jakiegokolwiek kryzysu w skali porównywalnej, bo on oczywiście będzie wyglądał inaczej niż kryzys 98 roku. Rosja nie ma dużej ekspozycji na kredyty zagraniczne, w związku z tym sytuacja takiego bankructwa Rosji na rynkach zagranicznych, jak miała miejsce w 98 roku, nie powtórzy się, no ale jednak zapaść tak dużego organizmu jak Rosja, ekonomiczna, potem polityczna, jest niezwykle groźna. To trzeba sobie w sposób jasny uświadomić. To, co Rosja potrzebuje, to wydaje mi się, że to jest po części trochę to, co jest w Polsce realizowane. I Zachód chyba do tego zaczyna dorastać. Rosja właśnie potrzebuje tego, żeby nie handlowano z Rosją na jej warunkach, bo to prowadzi do pewnych zdarzeń, które utrzymują właśnie tą grupę oligarchiczną w Rosji u władzy. Ale z drugiej strony Rosja powinna, czy społeczeństwo rosyjskie powinien mieć jak najszerszy dostęp do kontaktów kulturalnych, społecznych, z
jak społeczeństwem zachodnim, czyli żadnego zamykania granic, żadnych reżimów wizowych, które byłyby bardziej restrykcyjne niż obecnie, po to między innymi, żeby to społeczeństwo obywatelskie w Rosji było zdolne w pewnym momencie jakieś reformy przeprowadzić, bo tak jak już powiedziałem poprzednio, reform nie robią doradcy zagraniczni. Oni mogą pomóc w niektórych elementach, zwrócić uwagę, że coś można zrobić lepiej albo dana rzecz wywoła konsekwencje negatywne. Reformy robi elita danego kraju. I albo elita potrafi zrobić te reformy i chce je zrobić, albo po prostu nie chce, albo nie potrafi. Czyli jak najdalej ekonomicznie trzymajmy się Rosji. Tak rozumiem przesłanie prezesa Antczaka. Proszę Państwa, przyszedł czas na zadawanie pytań naszym gościom. Bardzo proszę o pytania. Myślę, że wszyscy... O, jest pytanie. Proszę bardzo. Andrzej Kopczyński, z tego co widać, gospodarka wytrzyma. A na ile wytrzyma społeczeństwo rosyjskie? Czy będzie taki moment, czy wśród Rosjan jest jakiś determinizm, że w końcu się zbuntują? Dziękuję bardzo. To rozumiem, że pytanie do rosyjskich gości. Może jeszcze ktoś z Państwa? Jest tutaj pytanie pana dyrektora. Pan profesor Trawin postawił kropkę w takim miejscu, że prawdopodobnie bez reform politycznych szanse na sukces rozwoju gospodarki rosyjskiej są niewielkie, więc ja bym tam postawił przecinek, gdyby państwo, panowie mogli i zastanowić się, na ile te reformy dzisiaj są możliwe i z perspektywy obywateli Federacji Rosyjskiej i z perspektywy obserwatorów tego świata z zewnątrz. I na ile elita władzy rosyjskiej, która dzisiaj ten system tworzy, na ile w tej elicie, wydaje się panu, jest świadomość tego, że jednak bez liberalizacji politycznej przyszłość Rosji, taka jak ona jest, stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Dziękuję bardzo. To proponuję najpierw pan profesor Gontmacher, czyli dwa pytania. Tak. Jedno, wytrzymałość rosyjskiego społeczeństwa. Rozumiem. Wszystko rozumiem po polsku. Mam nikakich problemów. Тут я сегодня... Dzisiaj rozmawiałem z dziennikarzami Gazety Wyborczej i pana Michnika, też bardzo dobrze znam. I on zapytał mnie, ten dziennikarz to samo pytanie zadał. Dobrze, powiedziałem, że dobrze znasz historię Rosji przecież. Wacław Radziwinowicz. Tak. Przypomnij sobie, powiedziałem, historię Rosji. Kiedy ostatni raz społeczeństwo Rosji wyszło na ulicę przeciwko władzy? No, myślał długo. To było, powiedziałem, powstanie Pugaczowa. No, ponieważ wszystkie wstrząsy, które miały w Rosji miejsce w 17 roku na przykład, i w tym roku będzie 91, 92, to były wszystko polityczne wstrząsy, ale myślę, że nic się w Rosji od tego czasu nie zmieniło, ponieważ nie ma w Rosji normalnej klasy politycznej, która mogłaby zająć się właśnie tymi zmianami. Ludzie się boją, gdyby byli przedstawiciele opozycji, czy normalna opozycja, to wtedy rzeczywiście miałaby szansę wygrać wybory opozycja. Natomiast w związku z tym, że nie ma tej opozycji, nie ma takiej opcji i to sytuacji, kiedy jakieś takie są właśnie rozruchy i tak dalej, tego sobie nie wyobrażam. Są jakieś wystąpienia polityczne, ale z powodu systemu politycznego i bardzo mocnej kontroli tego, co się dzieje politycznej, na przykład na szkołach, w szkołach wyższych, to
zawsze się zresztą podejrzewali, że studenci to jest ta warstwa, ta młoda inteligencja, która może być zarodkiem tych jakichś właśnie buntów. To jest właśnie kontrola. Także sądzę, że będzie w dalszym ciągu degradacja i tutaj pesymistycznie na to patrzę i będzie bardzo trudno to przezwyciężyć taką stagnację. Sądzę, że Rosja ma szansę wyjść z tego impasu, ale to w dalszym ciągu chodzi o polityczne zmiany. Jakie są szanse na zmiany w otoczeniu Putina? Czy ktoś będzie się, ktoś się wychyli i zaryzykuje i zacznie drugi etap na przykład w ekonomicznych zmian Gajdara, to nie wiadomo, może. Jeżeli chodzi o w końcu XVIII wieku właśnie w stanie Pugaczowa, to było ostatnie na taki wielki bunt polityczny, ale to w zasadzie nie był w powstanie Pugaczowa, tylko to było poparcie w stosunku do cara Aleksandra, imperatora, i także to było poparcie w stosunku do imperatora, a nie powstanie przeciwko niemu. Także tak trzeba to rozumieć. I pasywność dzisiejszej właśnie politycznej, w życiu politycznym Rosji polega na tym, że oni twierdzą, że oprócz Putina nie ma żadnej innej alternatywy. Także w rosyjskiej telewizji nie widać żadnych innych przedstawicieli polityki, który jakiś tam Kowalski, prawda, Iwanow, który mógłby być pokazywany jako lider, który mógłby się przeciwstawić władzy. Dlatego też Putin od 2003 roku nigdy nie miał premiera takiego niezależnego, który byłby liderem. On nigdy nie pozwolił, żeby premierem była jakaś taka osobistość, która by była niezależna, czy też tak samo nie był szef Dumy, przewodniczący Dumy. Żaden ani premier, ani przedstawiciel Dumy nie był nigdy osobistością, która mogłaby się porównywać do Putina. Jak wiecie Państwo, w 17 roku były dwie rewolucje lutowa. W 17 roku, podczas której była to taki jak gdyby zryw niezorganizowany ze względów i to było takie właśnie narodowe powstanie. Natomiast październikowa rewolucja to już była zorganizowana rewolucja Lenina, pod przewodnictwem Lenina. Także czy dzięki temu się zmienił, co się stało podczas tej pierwszej rewolucji? To były takie bunty z głodu. Na początku kobiet,
niestety wojsko zaczęło do nich strzelać, potem ich rodziny, mężowie. I do może mężów też strzelało wojsko i jeszcze wtedy byli, pojawili się agitatorzy, którzy zaczęli agitować wojsko, żeby nie strzelało do narodu, do społeczeństwa. I wtedy właśnie zaczęli carowi proponować imperatorowi, żeby się odciął, żeby się zrzekł w tronu. W związku z tym, no to tak w skrócie historia, i zrzekł się na korzyść brata. No, to historia polegała na tym, że rzeczywiście naród wyszedł na ulicę, natomiast potem cały polityczny jak gdyby establishment tego czasu chcieli zmian i chcieli zmian, ale tego czegoś nie ma dzisiaj u władzy. Władza nie chce żadnych zmian. Mieliśmy takiego rodzaju protesty w 2011 i 2012 roku. Ja przyszedłem na meeting, na demonstrację i nie tyle demonstrował, ile patrzyłem na ludzi, którzy stali dookoła. I kiedy przyszedł na pierwsze takie zebranie, zrozumiałam, że rewolucji nie będzie. To są pokojowi, inteligentni ludzie, podobnie do mnie, którzy chcą cywilizowanych przemian demokratycznych, a nie są to głodni robotnicy, którzy wyszli na ulicę w lutym 17 roku. Tu zupełnie inne ludzie. Czy mogą dziś na ulicy w Rosji wyjść rzeczywiście z ludzi? Mogą. Te bunty się nie staną ani w Moskwie, ani w Peterburgu, tylko w mniejszych miastach, gdzie się dzieje gorzej. Ale rewolucje nigdy się nie stają, w małych miastach się nie dzieją, nie zaczynają. W związku z tym nie sądzę, żeby jakiekolwiek tutaj były teraz niebezpieczeństwa. Благодарю. А теперь профессор Гамулка, пожалуйста. Na temat, co się może stać w Rosji. Oczywiście mówimy tutaj o pewnych prognozach, a więc o czymś, co jest niebezpiecznie prognozować. Ja tylko chciałbym zauważyć taką rzecz, że właśnie w roku 90-91 nie mieliśmy w Rosji jakiejś rewolucji, jakiegoś wybuchu. A pomimo to doszło do radykalnej zmiany polityki gospodarczej i generalnie polityki zagranicznej, obronnej. W końcu Jelcyn był członkiem biura politycznego. Był bardzo ważną osobą w skali całego ZSRR. A w ciągu kilku lat stał się zwolennikiem rozpadu Związku Radzieckiego. Gajdar, zanim został doradcą Jelcyna, był doradcą Gorbaczowa. I dość ważną osobą w całym tym, nazwijmy to, w tej nomenklaturze komunistycznej. I w ciągu kilku lat stał się radykalnym reformatorem. Więc ja mam wrażenie, że tutaj też nie można wykluczać możliwości, że będziemy mieć do czynienia z dużymi zmianami w ramach elit rosyjskich. Niekoniecznie rewolucja, tylko zmiany w postawie właśnie ludzi wpływowych,
To, co jest istotne teraz w Rosji, to jednak to, że tam nie ma otwartej, brutalnej dyktatury. Więc, że elity reagują też do pewnego stopnia na to, jakie są poglądy tak zwanego społeczeństwa. W tej chwili te poglądy nie sprzyjają reformom. Prawda, bo jest konflikt z Ukrainą i jest ostatnich 10 lat szybkiego wzrostu konsumpcji, prawda, więc musi nastąpić znaczne pogorszenie warunków życia, żeby stworzyć klimat sprzyjający do zmian, niekoniecznie rewolucyjnych, nawet nie, tylko zmian w postawie elit. I tutaj mi się wydaje, są takie możliwości. Znaczy, generalnie ja bym widział sygnał taki jakiś wyraźny, gdyby Rosja przestała widzieć, traktować Unię Europejską jako duże zagrożenie, jako wroga wręcz. NATO i Unia Europejska, prawda, to są te cele, które zagrażają Rosji. Więc takie podejście, jeżeli jest popularne w Rosji, no dopóki jest popularne, to nie ma, nie bardzo widzę możliwości zmian. Ale mam wrażenie, w ciągu szybkiego okresu czasu, w ciągu lat, to się może zmienić. A jeżeli to się zmieni, to może mieć też wpływ później na dalsze zmiany właśnie w kierunku pojawienia się nowego Gajdara. Bardzo dziękuję. To ja sobie troszkę polemicznie pozwolę, panie profesorze, bo mi się wydaje, że to jest trochę tak, że to jednak elity w tej chwili sterują tymi społecznymi nastrojami, a nie odwrotnie. Oczywiście. Ja się zgadzam. No, w tej chwili tak. Ja właśnie w tym wątku chciałem jedną rzecz zwrócić uwagę, bo jeżeli Państwo popatrzą na to, co się dzieje w świecie, w krajach demokratycznych, rozwiniętych, Stany Zjednoczone, Donald Trump i Bernie Sanders, politycy, którzy kompletnie przeciwległe spektrum reprezentują, a którzy tak naprawdę są, właściwie no, cieszą się poparciem dlatego, że występują przeciwko elitom. Demokratycznie wybranym kraju, gdzie demokracja jest wpisana w właściwie no, w samo istnienie Stanów Zjednoczonych i takie procesy właściwie widać, że mają coraz więcej i coraz szerszy zasięg, dlatego że społeczeństwa właśnie się zaczynają trochę inaczej orientować. Po części poprzez utratę monopolu mediów na pewne informacje. Media są właściwie teraz bezsilne wobec wiedzy, która jest w internecie. To, co na przykład teraz bardzo gorąca sprawa, która się dzieje wokół tych tak zwanych Panama Papers, czyli ujawnionych dokumentów z jednej kancelarii, że z całym szacunkiem, no proszę nie wierzyć w to, że to śledztwo dziennikarskie jest, wykryło, czy włamało się do kancelarii chronionej prawdopodobnie na poziomie zabezpieczeń Pentagonu i wykradło dokumenty sprzed 40 lat działalności tej kancelarii. No to działały określone siły, które chciały na przykład pokazać, że elity rosyjskie dokonywały pewnych operacji finansowych, zresztą nie tylko elity rosyjskie, ale na przykład proszę zwrócić uwagę, że akurat w tej kancelarii nie ma na przykład elit chińskich. A można sobie wyobrazić, że one dokonują podobnych operacji. No, są, ale to jeszcze nie jest, znaczy jest wokół tam trochę prezydenta, ale to jeszcze nie ta skala, bo skala pieniędzy jest dużo większa i te elity chyba trochę przez inne kancelarie dokonują tych operacji. Więc to też, dlatego o Chinach powiedziałem, bo te Chiny też się wydają bardzo niestabilne społecznie, a sytuacja gospodarcza Chin nie jest dość jasna i ten model gospodarczy w Chinach się załamuje, o czym Chińczycy sami przyznają i prezydent Chin to potwierdzał, że ten model oparty na wzroście eksportu jest niemożliwy do kontynuacji i on musi zostać zmieniony. Więc ta dynamika tych zdarzeń takich wokół tego społeczeństwa, nazwijmy obywatelskiego, jest bardzo duża. I równie dobrze można sobie wyobrazić taką nutą pewną optymizmu, że wokół Rosji podobne zdarzenia mogą nastąpić i wcale nie będzie konieczne doprowadzenie do załamania gospodarczego, które będzie miało bardzo poważne konsekwencje polityczne, wojskowe, a może nastąpi w pewien sposób coś bardziej aksamitnego, co byłoby chyba najlepszym rozwiązaniem i ja bym sobie takie rozwiązanie życzył. A ja zapraszam w takim razie Państwa na kolejne pytania. Proszę bardzo, tutaj Pan zgłaszał.
I pani, tak. Wawrzyński Mirosław, dziękuję. Właśnie tutaj pan Andczak wywołał poniekąd temat, o których chciałem zapytać przedmówców tutaj rosyjskich, a mianowicie Chiny. Chiny od 2013 roku realizują swoją dalekosiężną strategię jeden pas, jedna droga wzdłuż 60 państw. Wiemy, że Chiny mają w tej chwili około 3,4 biliona dolarów wolnej gotówki. Cały czas zdobywają coraz nowsze zasoby finansowe i powstaje takie pytanie na kanwie wydarzeń, między innymi na Krymie. Czy tak jak w tej chwili w ubiegłym roku zielone ludziki odłączyły Krym, na Dalekim Wschodzie żółte ludziki za jakiś czas przy pomocy również zasad demokratycznych na skutek to, co tu powiedział profesor Gomułka, około 5-10 lat posuchy na cen rynku energetycznym, nagle nie zaczną głosować, żeby przyłączyć do macierzy, czyli czytaj Chiny, i w związku z tym, czy elity rosyjskie nie biorą pod uwagę w najbliższym 5-10 lat utraty daleko dużych części ziem na Dalekim Wschodzie ze względów ekonomicznych, no i między innymi wywołanych spadkiem wpływów budżetowych w wyniku niskich cen energii i co więcej niemożności restrukturyzacji gospodarki i przestawieniu jej na bardziej innowacyjną. W związku z tym pytanie właśnie tutaj do dwóch przedmówców rosyjskich. Jaki scenariusz szykują się władze do tego właśnie możliwego scenariusza stracenia na rzecz żółtych ludzików dużej części Władywostoku i tam załóżmy 5000 kilometrów na zachód? Ponieważ Chinom potrzeba w tej chwili ziemi, a Chińczycy dość silnie wgryźli się w Daleki Wschód, kolonizując, uprawiając ziemię, a wykorzystując jeden pas jednej drogi, łatwo później, jakby to powiedzieć, skolonizować Rosję przy pomocy żółtych ludzików. Dziękuję. Dziękuję. I tu może dodać, że czy to nie jest tak, że dla rosyjskich elit w tej chwili sprzeczne z, tak naprawdę z ich racją jest skłócenie się z Zachodem, a postawienie na Chiny. Czy to nie jest właśnie tak naprawdę nieskuteczne? Ale jeszcze proszę jedno pytanie. Tutaj pani się zgłaszała i dopiero będą odpowiedzi. Dzień dobry, Anastasia Sergejewa, Stowarzyszenie za Wolną Rosję, Asocjacja ze Swobodną Rosją. Ja mam takie pytanie z dwóch części. Pierwsza część będzie do ekspertów rosyjskich, przede wszystkim do Dmitrija Trawina. Dmitrij, wy сказали, что... Pan powiedział, że w rosyjskiej historii zawsze były jakieś momenty demokratyzacji, a potem były takie step back, czyli powrót do starych czasów. Czy w związku z tym były też... Mówił pan o tych historiach wojen domowych. Jak pan sądzi, będzie wyglądała przyszłość Rosji przy pogorszeniu gospodarczych warunków? Możemy w przyszłości używać to doświadczenie, które mamy z czasów polskich zmian, z czasów zmian w Rosji w 90-te, żeby nie popełnić tych samych błędów, które już zrobili w przeszłości. Bo ten czas, kiedy system będzie zmieniał, to będzie czas, kiedy ludzie, zwykli ludzie w Rosji też nie będą mieli jakieś nadziei na przyszłość i dlatego już będą czekali na jakieś takie szybkie zmiany, a tychże szybkich zmian nie będzie. No i co możemy robić w takim razie w przyszłości? Jakie takie doświadczenie z waszej strony na, dla polityków, dla ludzi, którzy... Валишин им где-то, не знаю, там за 5 лет, за 10 в przyszłości. Dziękuję. Dziękuję, to w takim razie proszę o odpowiedzi rosyjskiej. No, przecież...
Wie pani, to jeżeli chodzi o Chiny, to jest taki typowy, klasyczne pytanie, tak samo jak o Pugaczowie, żeśmy mówili razem z panem Dmitriem. Byłem w Chinach wiele razy, to jest bardzo ciekawe. Europa jest naszym sąsiadem. Ale Chiny, Chiny dzisiaj mają politykę jeszcze gorszą niż zajmowanie ziemi, terenów. To było w XIX wieku dobre, a teraz już nawet na Tajwanie tak nie postępują i podejrzewam, że będzie tak samo jak w Hongkongu. A jeżeli chodzi o to, dlaczego jest gorzej, bo oni to podbijają ekonomicznie. To samo zresztą robią w Afryce, inwestycje ogromne w Afryce, również kierują specjalistów, no, inwestycje we wszystkich sferach. Ale Afryka nie będzie nigdy chińska, tak samo, ale oczywiście jeżeli Chiny będą w dalszym ciągu przeprowadzać politykę podporządkowania gospodarczego. I to jest główna ich i polityka, jeżeli chodzi o szlak, jedwabny szlak, który był ogłoszony przez premiera Xi, to polityka Chin właśnie kontrolowania we wszystkich krajów na tym szlaku ekonomicznego jest przeprowadzana. I to jest oczywiście sposób amerykański. To, co robili Amerykanie w Azji, Filipiny, Porto Rico, oni nie zakładali podboju terytorialnego, tylko ekonomicznego. I tak samo robi, to samo robią Chiny. Także my, mówiąc o przyszłości Rosji i patrząc na ten zmianę kierunku na wschodnią, która była przez Putina ogłoszona, to bardzo sceptycznie do tego podchodzimy. Nie ma dróg, nie ma, dopiero teraz się budują ropociągi, gazociągi i tak dalej. Także to było dużo, dużo w tym było propagandy. Także dopiero w momencie, kiedy będzie infrastruktura i dopiero w momencie, kiedy będzie z powrotem współpraca z Europą Zachodnią, to wtedy będzie można dopiero zbalansować stosunki z Chinami i ze Wschodem, z Dalekim Wschodem. Ja dużo piszę o takich problemach polityki stosunków z Chinami. No, popularno-naukowe takie artykuły, nie tylko naukowe, ale i dla takiego przeciętnego odbiorcy. To jest bardzo dobrze odbierane i ja mam dużo odbiorców takich, którzy nie zadowalają się tylko oficjalną jak gdyby propagandą. I niestety muszę powiedzieć, że mało jest zainteresowanie Chinami. Więcej jest właśnie popularne tematy o Putinie, o ewentualnych jakichś buntach i niezadowoleniu społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o problemy w stosunkach z Chinami,
Chinami w ogóle, te, które tam mogły być, nie są one w centrum zainteresowania. Mało kogo interesują. W wschodniej Syberii jest okręg Jakutia. W Jakucku, stolicy tego regionu, byłem 2 lata temu, występowałem, miałem prelekcje, pochodziłem po mieście, jak jest w sklepach, jak to wszystko wygląda. Tam są ceny 2-3 razy wyższe niż w Peterburgu. Ta puszka śmietany, opakowanie śmietany jest 2-3 razy droższe niż w Peterburgu. Dzisiaj Rosja zaczęła budowę rurociągu z siła Sybiri z Jakutii właśnie do Chin. Także Rosja po wybudowaniu tego rurociągu będzie sprzedawać gaz Chinom, za które to pieniądze będzie łatwiej kupić to w Chinach niż w Rosji, bo jest taniej. Tak samo jeżeli chodzi o samochody i inne. W Japonii na przykład, tak właśnie. Samochody z japońsku. Także pytanie jest, jak Moskwa przekona Jakucję, że jest jej potrzebne, a potrzebna. To wszystko idzie z Jakucji do Chin, oni dostają pieniądze, więc może za to wszystko kupić w Jakucji. W związku z tym nie za bardzo widać, po co jest im Moskwa, która w zasadzie odgrywa rolę feudała, który zabiera wszystko, kontroluje i nic im nie daje. Oczywiście, jeżeli chodzi o Jakucję, to na mapie Jakucja rzeka Lena dzieli wschodnią i zachodnią część Jakuck. Miasto rozdziela na 2 części, więc nie ma mostów i część lewobrzeżna Jakucka nie ma połączenia z prawobrzeżną, chyba że w zimie, kiedy jest lód. Ale jak lód stopi, to nie ma połączenia lewobrzeżnego, prawobrzeżnego Jakucka. Był projekt budowy mostu i się nic z tego nie wyszło. Budowa, środki na budowy tego mostu, że przekazane zostały na budowę mostów Kerczeńskiej w Cieśninie, który będzie łączył Krym z kontynentalną częścią Rosji. I Jakuck znowu został bez Moskwy, więc będzie problem, jak ich Jakutów, mieszkańców Jakucka przekonać, że Moskwa jest, czy Rosja im w ogóle do czegokolwiek potrzebna. Ale to, czy to wszystko są emocjonalne właśnie takie tylko myśli, czy będzie ten sposób wyglądać to wszystko jak za 10-15 lat, tego nie wiem. Jeszcze chodziło o scenariusz, czyli przewidywanie, jak to będzie wyglądało rozwój w Rosji. Czy będą jakieś rewolucje, zamieszki i
tak dalej. Czy, no, pytanie jest dobre. Aleksander II właśnie zlikwidował prawo niewolnictwo ziemskie, a trzeci, Aleksander III, to częściowo przywrócił. Także były reformy i ich zagrożenia i likwidacje częściowe. Ja nie mogę prognozować tego, co będzie się działo teraz, w tych winach, w dzisiejszych czasach. Jest, ale odpowiedź na pytanie, które postawiłem, po co Jakucji Moskwa, tego mi nikt nie odpowiedział na to pytanie. A to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo istotna odpowiedź na takie pytanie. Gomułka. Reformy należało teraz wprowadzać, gdyby było przyzwolenie, że tak powiem, polityczne. Prawda? Więc wydaje mi się, że na to pytanie jest łatwa odpowiedź. My wiemy, jakie reformy są potrzebne i wiemy, że jest dosyć trudno wprowadzać. Mamy tu przykład Ukrainy, gdzie właśnie mamy dużo doradców, więc Fundusz Walutowy, Polska ma tam swoich przedstawicieli, tu profesor Dąbrowski jeździ po tych wszystkich krajach i mówi, co mają robić, prawda, i najwyraźniej nie słuchają, albo tak słuchają tak sobie, prawda, więc wiadomo, co trzeba zrobić. W Europie, na świecie mamy przykłady dobrych krajów, kraje skandynawskie, mamy Wielką Brytanię, Niemcy, prawda, które mają sukcesy, wysoki poziom życia, właśnie przestrzeganie prawa. No, z przestrzeganiem prawa mamy nawet w Polsce problem, więc także to nie jest łatwe. I obawiam się, że w krajach byłego ZSSR stworzenie warunków takich właśnie trochę podobnych, jakie mamy w Europie Zachodniej, i może zająć dziesięciolecia. Czy ja już niedużo mam do powiedzenia, oprócz tego, że tak naprawdę w Rosji wydaje się, że klucz jest w tym, co na samym początku powiedziałem, co zrobiono źle, czyli w mikroekonomii. Dlatego, że ta mikroekonomia wpłynęła na procesy, które potem miały w dużej mierze, mówię w sensie takim ekonomiczno-społeczno-politycznym. Jak sobie można wyobrazić, żeby Rosja stała się gospodarką bardziej wolną, konkurencyjną, otwartą i pozbawioną wpływu oligarchów? No to jest bardzo trudne do przeprowadzenia w sposób pokojowy, normalny, bez rewolucji. Dlatego, że Ukraina wspomniana sobie z tym nie radzi. I ja niestety już jakiś czas temu sceptyczny byłem co do reform na Ukrainie, bo nie widać tego zalążka nawet w tych programach pomocowych, które by się koncentrowały na właśnie wyrwaniu tych wpływów oligarchicznych na Ukrainie. A cała reszta makroekonomii to są rzeczy techniczne i one właściwie są dość dobrze opanowane i rozumienie ich dość duże. Natomiast społecznie wydaje mi się, że to, co w Polsce było, a co Rosja w pewien sposób utraciła, to jest to, że Polska się jednak różniła tym, że w Polsce społeczeństwo miało nadzieję i ta nadzieja wiązała się oczywiście z integracją z Unią Europejską i ten wiarygodny cel, który był realizowany, on był wypełniany. Czyli społeczeństwo w związku z tym, niezależnie w pewien sposób kto rządził, jakie procesy polityczne zachodziły, jednak ta integracja postępowała. No i teraz trudno sobie wyobrazić, żeby w Polsce ktoś zaproponował wyłączenie się z Unii Europejskiej. My możemy być zażartymi krytykami Unii Europejskiej. Ja sam jestem i mi się bardzo nie podoba to, co się dzieje politycznie w Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście jestem entuzjastą
ekonomicznej integracji i wejścia Polski do strefy euro. Więc to mniej więcej, nawet jeżeli taki dychotomiczny, trochę wewnętrznie sprzeczny podział jest, no to właśnie on wynika z tego, że my ten sukces wiarygodnie mogliśmy osiągnąć. I Rosji pod czegoś podobnego, wydaje mi się, brakuje. Czy Rosja musi mieć ten wiarygodny cel i krok po kroku, który będzie realizowany i będzie budował społeczne poparcie. To jest bardzo trudne politycznie do wykonania, nie ukrywajmy, bo to też oznacza, że ktoś inny musi z zewnątrz na przykład chcieć pomagać. A Zachód, wydaje mi się, że utracił zaufanie do Rosji, do rosyjskich polityków i to tak w sposób trwały, bo wspomniane te Panama Papers mają określony cel uderzenia w elitę, bo ta elita jest po prostu zupełnie niewiarygodna i Zachód nie ma z kim rozmawiać. Więc to jest w pewien sposób takie trochę memento mori dla Rosji ze strony elit zachodnich, w tym amerykańskich. Czyli Rosji potrzeba wizji i wizjonerów politycznych, tak zrozumiałem, to niech to będzie puentą w takim razie naszej dyskusji. Ja bardzo dziękuję naszym panelistom, bardzo dziękuję Państwu. I jeszcze oddaję głos panu dyrektorowi Wyciszkiewiczowi. Dziękuję Państwu jeszcze raz za przybycie w imieniu Centrum, w imieniu Fundacji. Myślę, że to był czas warty poświęcenia dziś wieczorem. Sporo się dowiedzieliśmy o Rosji, o przeszłości Rosji i o przyszłości być może również. Zachęcam do lektury, zachęcam do kupienia książek. Są dostępne dzisiaj w całkiem niezłej cenie. A chciałbym jeszcze prosić o wyrażenie podziękowania niewidocznym bohaterom dzisiaj, czyli tłumaczom. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Centrum.